Psychologowie specjalizują się w wielu różnych dziedzinach oraz identyfikują się pod wieloma różnymi etykietami. Co można robić po ukończeniu studiów, jak rozwijać swoją zawodową ścieżkę? Psychologia obejmuje zarówno badania, dzięki którym dowiadujemy się podstawowych rzeczy o zachowaniu ludzi, jak i praktykę, dzięki której wiedza ta jest wykorzystywana do rozwiązywania problemów i promowania zdrowego rozwoju człowieka. W każdej z dziedzin są psychologowie, którzy pracują głównie jako badacze, czy pracują głównie jako praktycy, i jest wielu, którzy zajmują się jednym i drugim, czyli po prostu naukowcy-praktycy. Rzeczywiście jedną z najbardziej wyjątkowych i ważnych cech psychologii jest łączenie nauki i praktyki, co stymuluje ciągły rozwój. Ponadto wielu psychologów uczy psychologii w instytucjach akademickich, od szkół średnich po programy magisterskie na uniwersytetach. Jednak to nie wszystko. Zostawmy tę odrobinę teorii za nami. Jeśli wybierasz się na psychologię, na pewno zastanawiasz się, co dalej. Ścieżek rozwoju jest wiele i masz możliwość uzyskania tytułu specjalisty w każdej z nich. Jak dużo? Psychologia reklamy, psychologia pracy, psychologia zarządzania i organizacji, psychologia sądowa, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia sportu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia wychowawcza, psychoterapia, doradztwo personalne, psychodietetyka, psychoseksuolog. Ale my opowiemy sobie dzisiaj o 6 najciekawszych. Gotowi? Psychologia jest taką dziedziną, która daje możliwość połączenia hobby z pracą zawodową. Fascynuje Cię sport, ale nigdy nie chciałeś lub nie miałeś predyspozycji być zawodowcem w tej kwestii? Natomiast ciągnie Cię do psychologii? Doskonałą specjalizacją będzie psychologia sportowa. Co jest interesującego w tej ścieżce? Psychologowie sportowi pomagają sportowcom skupić się na celach zawodów, zwiększyć motywację i nauczyć się radzić sobie z lękiem i strachem przed porażką, które często towarzyszą profesjonalnym zawodnikom. Jako psycholog sportowy możesz uwalniać potencjał sportowców. Pole do pracy naprawdę rośnie, ponieważ wszelkiego rodzaju sporty stają się bardziej konkurencyjne i przyciągają coraz młodsze dzieci. Współpraca ze sportowcami może się odbywać zarówno na polu amatorskim, jak i zawodowym. Jeśli nie sport, to może neuropsychologia. To dopiero niezwykła dziedzina psychologii. Neuropsycholodzy i neuropsycholodzy behawioralni badają związki między mózgiem a ludzkim zachowaniem. Na przykład neuropsycholodzy behawioralni mogą badać sposób, w jaki mózg tworzy i przechowuje wspomnienia, lub jak różne choroby i urazy mózgu wpływają na emocje, percepcje i zachowanie człowieka. Niezwykłe, prawda? To właśnie specjaliści w tej dziedzinie projektują zadania w celu zbadania normalnych funkcji mózgu za pomocą technik obrazowania, takich jak pozytonowa tomografia emisyjna, emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu i funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Neuropsycholodzy kliniczni również oceniają i leczą ludzi. Wraz z dramatycznym wzrostem liczby osób, które przeżyły traumatyczne uszkodzenie mózgu, neuropsycholodzy współpracują z zespołami opieki zdrowotnej, aby pomóc osobom z uszkodzeniem mózgu w powrocie do produktywnego życia. Jest co robić.
Neuropsychologia to trudny temat, ale równie ciężką, niekiedy nawet traumatyczną i drastyczną pracę mają psychologowie sądowi. To właśnie oni muszą wielokrotnie stawiać czoła zagadnieniom z zakresu kryminologii. Psychologowie sądowi stosują zasady psychologiczne w kwestiach prawnych. Ich wiedza jest często niezbędna w systemie sądowniczym. Mogą na przykład pomóc sędziemu zdecydować, który rodzic powinien sprawować opiekę nad dzieckiem lub ocenić psychiczną zdolność oskarżonego do stawiania się przed sądem. Psychologowie sądowi prowadzą również badania nad zachowaniem lub zeznaniami naocznych świadków. Niektórzy psychologowie sądowi są przeszkoleni zarówno w zakresie psychologii, jak i prawa. Praca psychologa sądowego to prawdziwe wyzwanie. Jeśli czujesz, że bardziej interesuje Cię praca bezpośrednio z ludźmi, ale nie jako terapeuta, a na dodatek zawsze interesowałeś się zagadnieniami z dziedziny biznesu, prowadzenia organizacji lub zarządzania, spełnisz się jako psycholog biznesu. Psychologowie, którzy wybiorą tę ścieżkę, są też nazywani psychologami zarządzania lub organizacji. W swojej pracy zawodowej stosują zasady psychologiczne i metody badawcze w miejscu pracy w celu poprawy produktywności, zdrowia i jakości życia zawodowego w konkretnej organizacji. Często można ich spotkać w międzynarodowych korporacjach. Wielu z nich pracuje jako specjaliści do spraw zasobów ludzkich. Pomagają organizacjom w zatrudnianiu, szkoleniach i rozwoju pracowników. Mogą zapewnić pracodawcom testy i inne ważne procedury selekcji w procesie rekrutacji i awansu. Inni pracują jako konsultanci do spraw zarządzania w takich obszarach jak planowanie strategiczne, zarządzanie jakością i radzenie sobie ze zmianami organizacyjnymi. Praca w przedszkolu lub szkole, wspieranie dzieci, szukanie rozwiązań wychowawczych to właśnie rzeczy, które Cię interesują. W takim razie zdecyduj się na ścieżkę zawodową psychologa wychowawczego. To zagadnienie silnie powiązane z pedagogiką. W jej ramach możesz zająć się na przykład edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, stymulacją zmysłów i integracją sensoryczną czy edukację włączającą. Psychologowie współpracują z innymi pracownikami służby zdrowia w niezależnych gabinetach i szpitalach, aby zapewnić pacjentom pełną opiekę zdrowotną. Edukują pracowników o problemach psychologicznych wynikających z bólu i stresu związanego z chorobą oraz o objawach, które mogą wydawać się pochodzenia fizycznego, ale w rzeczywistości mają przyczyny psychologiczne. Dla wielu przyszłych psychologów sensem ich pracy jest kontakt z pacjentami. O jakiej specjalności mowa? O psychologii zdrowia. Celem pracy jest tutaj badanie wpływu zjawisk psychicznych na całościowy stan zdrowia osoby, która poddawana jest terapii. To właśnie psycholog zdrowia może wspierać diagnostykę pacjentów i ich rehabilitację. Obierając tę ścieżkę kariery, będziesz zajmować się czynnikami biologicznymi, społecznymi oraz psychologicznymi, które wpływają na zdrowie oraz chorobę.
chcesz studiować psychologię, a może już ją ukończyłeś i szukasz nowej drogi dla siebie, koniecznie zastanów się, w jakim kierunku chcesz dążyć, no i czy jest on zgodny z Twoimi zainteresowaniami. Tylko w takim przypadku obranie właściwej drogi rozwoju zawodowego nie zaowocuje rozczarowaniem, a z czasem zobojętnieniem i wypaleniem zawodowym. Jeśli marzysz o pracy psychologa, nie czekaj, tylko obierz ścieżkę, która będzie Cię fascynować. Jesteśmy bardzo ciekawi, która ścieżka rozwoju psychologa szczególnie Was zainteresowała. Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.